Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run, moi drodzy. Zaczynamy kolejny odcinek z tej gry. I zaczniemy sobie od powtórzenia właściwie tego cholernego wyścigu. Mam nadzieję, że uda mi się pojechać tym Super Snake'em jakoś. Chevy Cobra jeszcze nie odblokowałem. Wygraj brąz w każdych zawodach, a tak zimą. O Boże, no to będę musiał tutaj... Dobra, pojedźmy, może się uda. W razie jakby się nie udało złota zdobyć, to pojedziemy do tego... Jeden raz spróbuję, okej? Pójdę na ten atak zimy, zdobędziemy tam wszędzie brąz i tyle. Nie brałem żadnego nawet zestawu tuningowego, nie ma sensu. Ja chcę tylko spróbować to wygrać, w sensie złoto. Ktoś tam z was pisał w komentarzach, że jechał ten wyścig godzinę, żeby zdobyć złoto. Boże. Startujmy. Dobra. Szeroko zakręty. Shit. I jak zwykle, ten początkowy zakręt jest zajebisty, po prostu zawsze się tu rozwalam. Zawsze. Ja pierdzielę, w ogóle tym samochodem nie da się jeździć. Jeszcze raz. Kurde! Nie wiem, kto wymyślił to wyzwanie, ale to na pewno był jakiś sadysta. Bez kitu, kurde, to się nie da jeździć autentycznie, tym samochodem przynajmniej. O, mało brakowało, hamuj, hamuj! Ach! Zajebiście, zrzuca... A, nie idź pan w ogóle! Dojedziemy to tylko i idziemy dalej tam na ten atak zimy. Zdobędziemy tam brązy i to blokuje Kobrę i tu wszystkich rozpieprzam. Tyle z tego będzie. No ale spokojnie, już dojedziemy, zobaczymy. Kurde, może się uda, może akurat będzie. Wow, mało brakowało. Wow. To już. Już. Ta jasna. Tu i dwie sekundy do... No chyba cię pogięło, stary. Kurde. I nawet... What the fuck? Nawet nie zdobyłem srebra. No kurde. Ty... Nie. Nie, nie, nie. Jedziemy na atak. To jest niemożliwe. Tym samochodem jest tu przejechanie. Herbatki się napiję. A co ciekawe, teraz będziemy mieli atak zimy. Na ataku zimy mamy przecież wyścig na lodzie. Będziemy się tu ścigać takim samochodem jak GT500. Haj, też mamy Kobrę. Powodzenia, Lucek. Wybiorę sobie jakiś zestaw, żeby było miło. Ten, a może być ten. Jedziemy. Tak, już to widzę. Mam nadzieję, że nie będzie ostrych zakrętów, bo jeśli tak, to spoko. To sobie jakoś damy radę. Łapiemy tunel. Z przodu, ile ich tam jest? 7 w sumie. Yeah! Dawaj, 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 Super Snake. Wiem, że potrafisz, ale się tu pędzi. W końcu ten dym, kurczę, tak nie leci na wszystkie strony. To mi się strasznie podoba. W końcu ta gra wygląda jakoś normalnie. A nie jak wtedy, pamiętacie? Jak grałem fabułę, albo jak pierwszy odcinek teraz robiłem. No dobra, tutaj się jedzie całkiem spoko. Wow, trochę wywaliło, ale to nie jest tam, no jest, tam są za ostre zakręty dla tego samochodu, no kurde. I tutaj jest ładnie, mimo że trasa jest oblodzona. Kurczę, ale ten śnieg super wygląda. Ktoś tam, no też się zgadzacie ze mną, widziałem w komentarzach, że prędkość, efekt prędkości w tej grze jest chyba najlepiej odwzorowany ze wszystkich części NFS. Naprawdę
Ta gra jest zrobiona perfekcyjnie. Aha, jeszcze ktoś pisał odnośnie tego, tej modyfikacji na kamerę, żeby można było sobie kamerę tam dowolnie oddalić. No ale dobra, na razie jeszcze tego nie stosuję, jeszcze nie jest tak źle. Kurde, ten śnieg wygląda świetnie. Dobra. Nie, dobra, cofamy. Cofamy, mamy cofnięcia, więc lepiej to wykorzystać. Nie wiadomo, kiedy będzie okazja na platynkę. Tak. Dawaj, Lucek, dawaj. Świetnie. Gdzie? Co? Ale ramer! Jaki ram! Cholera. Jaki ram! No patrzcie. Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Tutaj gdzieś były te trafole. Tak, Lucek jedzie na zakręty i oczywiście przyspiesza. No, widać, widać, wszystko widać. Znowu mnie ta kobra gdzieś tam z tyłu goni, ale się, ja się nie dam, ja się nie dam. Urwamy checkpoint. I... Nie no, tutaj to się jedzie elegancko. Tak, nie to co tam. Ile tu mamy? 2.30. No to jeszcze trochę wyścigu przed nami. Poszło. Troszeczkę ostrych zakrętów, ale na szczęście... O kurde. Jednak trochę ich jest. Zobaczcie co tam z przodu mapki jest przede mną jeszcze. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Ja poradzę sobie spokojnie. Tutaj nie jest tak tragicznie, naprawdę. Dziwne, co nie? Yeah! I... Oh shit. Yeah! I udało się. Pięknie. Kolejne wyzwanie, ale zobaczcie, platynkę sobie zdobyłem, ha? Kolejne wyzwanie to Czarna Góra. Lecimy. Kurde, no to poszło. No dobra, tym razem mam trochę większy wybór. Nie wiem co wziąć, ostatnio jeździliśmy tym Exige'em, strasznie mi się podobał. Skyline'em też już jeździliśmy. A dobra, to bierzemy Exige'a. Ja go tak lubię, nie ma sprawy. Myk, bierzemy ten ostatni body, moje ulubione. Albo nie. Nie, co? Chciałem inny kolorek wziąć tym razem. Ścigaj się w dół, przełęczy, pościg jeden na jednego. I będziemy bić się z Evorą. Tak! Pamiętacie w poprzednim odcinku, jak Lucek ładnie spycha tych gamoni na trafiku? Teraz tego tylko tak skasujemy i będzie z głowy. Tylko zastanawiam się, czy tu będzie sporo zakrętów, bo jeśli tak, to już wygrałem. Naprawdę, o, ale się tu pędzi. No dobra. Chodź tu, Miura. Chodź. Co się tak rzucasz? Yeah. Dawaj mi drafta. Wow! Oh shit! To nie było zamierzone. No nie, Miura mnie oszukała. Oh. A ty trafiku głupi. Dawaj tego. No! Kurde, myślałem, że on jest na drugim pasie. Ja pierdzielę, zagapiłem się na drafta. W sensie na ten pasek, co się napełnia od draftu. Dawaj tego... Drafting, kurde. Wow! Za dużo prędkości! Od razu mi wszystko za innym razem złapało. I nitro, i draft, i wszystko. Okej. Spoko, wyprzedzimy Miurę, wiecie, w tej grze i tak zwalniają przed metą, a tu chodzi o czas. Wow! No kurde, jaki cheater! Ja pierdzielę. Czemu tu jest droga jednokierunkowa, a czemu jedziemy pod prąd? Diabła. No na dwóch pasach sobie jadą trafiki, no fajnie. I co jeszcze? Co? Jaki bloker. Dawajcie go, co ty się z karbona urwałeś? Patrzcie, i... Ooo,
Yes, full turbo. Uwaga. Dawaj, dawaj, drafta. Yeah. Bo, zobaczcie, pełnym draftem jadę, nie mogę dogonić, dziada. Kurde. Na razie. Uuuuii. Pięknie. Co? Goni mnie? Nie, ja się nie mogę tutaj dać. Wow, nie. Yeah. O, uwaga, uwaga. Autobus. I dobra. Udało się jakoś wyjść z tego. Dobrze, dobrze, dobrze. Goni mnie tam Jura, naprawdę jest, czuję, że za mną. Oczywiście, że jest za mną. I próbuję draftować, ale nie, ja jestem za szybki. Ja mam Lotusa Exige'a. Takie pierdziawki jak Miura mnie tu nie dogonią. Ile do końca? O nie, gdzieś musi być koniec zaraz. Muszę mieć platynę! O nie, 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 ach, złoto to jest. No kurde, nie wiem gdzie ja tam, chociaż może było kilka takich głupich miejsc, gdzie skusiłem. No nie wiem, w ogóle dziwnie wygląda ten śnieg, tak jakieś sople lodu bardziej, tak jak się samochód zatrzymuje, prawda? Dużo lepiej to wygląda podczas jazdy, no, no i tak to jest zaprojektowane, no nie, nie chodzi tu o to, żeby stać, tylko żeby ten, nie? No ale, będziemy jechać zaraz Pagani chyba. Dobra, zobaczmy. I tylko jedź. Wow. Pagani. Zobaczmy, jest, jest zestaw. Wow. Felgi. I w zasadzie tyle. Może szerokość kół. No i tego nie widać. A trzeci pakiet? To coś powinno się... Uuu. Skumajcie! Jaki potwor! Ale jaki fajny spoiler! Zobaczcie! Zajebiaszczy. To co, bierzemy Wire pomarańczową? Czemu nie? Strasznie długi wyścig. 5 minut trzeba tu jechać. O kurde. A czy 5 minut to jest czas na ten? Na... wiecie co? Na platynę! Także ho ho! Będę musiał się tu postarać. Kurde, ale ten spoiler kozacko wygląda. Chociaż powiem wam, że... bardzo fajnie też oczywiście działają tutaj... działa tutaj zmienna aerodynamika w tym samochodzie. W zasadzie... ten wóz jak ma taki spoiler na sztywno przyczepiony, to nie jest dobrze chyba dla tego auta, bo... ona sobie tą sama reguluje. Au! Sama sobie reguluje tą aerodynamikę, prawda? Dobra, jedno już tam rozwalone. Znaczy, no, straciłem jeden powrót. Muszę tu uważać na to, bo to jednak jest drugi wyścig. I cholera jasna. Jak to wszystko wytracę, no to może być kiepsko. Pamiętamy, tylko żeby złoto zdobyć, prawda? I będzie Vitas. Ale to jest chyba najdłuższy wyścig w tej grze, naprawdę. Ja nie pamiętam, żebym tu jeździł dłużej niż 5 minut. No chyba, że w karierze gdzieś coś takiego było. Wow. Ale powiem wam, że perspektywa jazdy samochodem tak szybkim po lodzie musi być czymś niebywałym. No, ja bym się nie pokusił o takie coś chyba. Prawdopodobnie pierwszy zakręt i jesteśmy w rowie albo w kosmosie. Nie wiem, gdzie by nas zabrało. Ale krajobrazy są tu świetne, musicie przyznać, co? Dobra, udało się. Fajnie ta gra wygląda, no trzeba przyznać. Z tym, że no... właśnie, czasami były też z nią problemy kiedyś. No ale to na słabszym sprzęcie. Ja pamiętam, że na mojej karcie graficznej GTX, o ten Nvidia GTX 260, no gra oczywiście nie chciała chodzić tak płynnie jak teraz.
Nie ma się co dziwić, no, przecież była to dużo gorsza karta od tej, którą mam teraz. Odnośnie sprzętu, jaki mam, możecie zobaczyć u mnie na blogu. Link do mojego sprzętu macie w opisie tego filmu. Możecie zobaczyć, jak on sobie wygląda, jakie mam podzespoły, co i jak. W każdym razie ta gra chodzi teraz naprawdę bardzo płynnie i zupełnie inaczej gra się w gry, no to chyba oczywiste, które chodzą płynnie. Wow, niesamowita konkluzja. Ale nie, bo na przykład jak miałem te 25 FPS, to ta gra naprawdę wydawała mi się taka do dupy. Nie było widać tego efektu prędkości w ogóle. A teraz, gdy jest ponad 60, jest naprawdę dużo lepiej. Znaczy teraz jest 30, bo jest ten limiter klatek. Ale gdy jest stałe 30, gdzie jest płynna ta rozgrywka, gdy dużo lepiej się nawet prowadzi te samochody dzięki temu, no to jest znacznie lepiej i myślę, że powinniśmy oceniać, jest coś takiego właśnie w grach, że my często po premierze, gdy nasze komputery nie są jeszcze przystosowane do tych nowszych gier, często narzekamy na to, że ta gra jest kiepska, bo to, bo tamto, bo to w niej jest nie głupie, a tak naprawdę nasze doświadczenia z niej bywają kiepskie z powodów właśnie sprzętowych. I nie bierzemy tego pod uwagę, nie bierzemy pod uwagę, o kurde, mój komputer rzeczywiście jest słaby, gra na nim słabo chodzi, więc stwierdzam, że to jednak wina mojego komputera i nie mogę w pełni ocenić tej gry. Ale nie, wszyscy oczywiście opinie walą, że o, ta gra jest do dupy, nie chodzi i w ogóle ma problemy z płynnością, źle zoptymalizowana, chociaż to się zdarza, że się są źle zoptymalizowane. Ale co to jest ta optymalizacja, musimy się zastanowić. To jest po prostu zmniejszenie jakości grafiki. Zmniejszenie odległości rysowania obiektów, czy ich szczegółowości. To jest tak zwana ta optymalizacja. Coś, co się nie będzie rzucać w oko, a jeszcze gra będzie wyglądać ładnie, prawda? Więc te wszystkie takie ulepszacze do gier, przyspieszacze, one właśnie działają na tej zasadzie. I to nie jest tak, że coś się zmienia w kodzie gry, że coś tam jest super ulepszone, że to twórcy nie umieli tego zrobić. Twórcy gier to tak naprawdę zajebisi projektanci, programerowie, programerzy, jak, nie wiem jak to odmienić, programerzy powiedzmy. Zajebiści programerzy. I oni naprawdę znają swój produkt na wskroś. Wiedzą, co w nim można poprawić, jak z czymś tam można sobie poradzić lepiej czy gorzej. Po prostu oni się na tym znają i oni wiedzą najlepiej, jak pewne rzeczy wykonać, zgadza się. Więc obwinianie twórców gry, że zrobili jakiegoś krapa, no moim zdaniem trzeba się najpierw zastanowić nad kilkoma innymi kwestiami. Jak na przykład marketing. Często twórcy gier są pod presją jakichś tam dat, tak? I chcą jak najszybciej zrobić, znaczy muszą jak najszybciej zrobić daną grę, żeby ona po prostu wyszła, no nie? Wyszła na czas, a czasami brakuje tych testów, brakuje tego dociągnięcia, no, paru innych rzeczy. Nas oczywiście jako klientów to nie interesuje, bo my chcemy i płacimy za produkt dobry, produkt grywalny, tak? A nie jakieś tam gówno, prawda, za przeproszeniem. Więc no właśnie, trzeba się zastanowić czasami, czego też oczekujemy od gry, jaka ona rzeczywiście jest. No dobra, odblokowałem sobie kobrę. Mustangiem tutaj zdobyłem sobie nawet platynę, to jest świetnie, ale chodźmy na wyzwanie poprzednie. To chyba tu było, tak? Gdzie mam brąz i już będę mógł jechać kobrą. Niby, zobaczcie, prowadzenie ekspert, prowadzenie trudne, więc chyba tutaj jest łatwiejsze mimo wszystko. Zobaczmy zestawy w kobrze. Wow! Zajebiaszczość. Świetnie wygląda ten zestaw. A, jaki kolorek? Pomarańczowy, nie wiem. Żółty. Nie podoba mi się ta kropka po prawej stronie. Biała, no ale dobra już, nie będzie jej tak zbytnio widać. Będziemy jechać oczywiście w nocy, powtarzam to wyzwanie, no mam nadzieję, że tym razem się uda. Chociaż złoto zdobyć, już nie myślę, nie marzę nawet o platynie, ale chociaż to złoto, naprawdę.
Dobra. Cholera. Wow! No to chyba daleko tym samochodem nie zajadę. O, co się stało? Dobra, spoko. Może jakoś to będzie. Nie wiem, czy ja pokonuję ten czas, czy te odcinki pokonuję tutaj lepiej, czy gorzej. Cholera, nawet mnie to nie interesuje w tym momencie. W tym momencie interesuje mnie to, aby przetrwać na tej drodze. Więc nie jest niesamowicie trudne. Naprawdę są tak ostre zakręty. Mimo, że nawierzchnia jest sucha, to jedzie się tu gorzej niż po tym lodzie przed chwilą, co jechałem Pagani. Dobra, ale powiem wam jedno. W Kobrze na pewno hamulce są lepsze. Przynajmniej działają lepiej. Kurde, zarzuciło mi dupę, nic nie mogę zrobić. Jest. No, spada i ty lamy jeden. Właśnie, tu są chyba nielicencjonowane samochody na drodze. Tamten. A nie, tu jest Dodge. Widziałem znaczek Dodge'a przez chwilę. Udało się. Uwaga, uwaga, uwaga. Okej, świetnie. Cholera! No! Snosi! Ekstra! Dawaj, Lucek. Co, już mam być na mecie? Chyba was pogięło. Ej, ej, ej! Szansa, szansa! Szansa! Wow! Wydawało mi się, że naprawdę kiepsko jadę, ale udało mi się ukończyć na złoto. Czyli jednak polecam wam Kobrę na ten wyścig. Zdecydowanie jest łatwiej. Zdecydowanie. Lepsze hamulce. Troszeczkę lepsze prowadzenie. Ale niewiele, ale jednak jest różnica, jak widzicie. Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną w odcinku z Need for Speed The Run. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.